Let me give you now seven reasons why God gave this church a health message. Chciałbym teraz wam podać siedem przyczyn, dlaczego Bóg dał temu kościołowi poselstwo zdrowia. Seven reasons why God gave us a health message. Siedem przyczyn, dlaczego Bóg dał nam poselstwo zdrowia. Number one may be a very surprising reason for you. Po pierwsze, być może dziwna przyczyna. God wanted Adventists to live longer. Bóg chciał, żeby adwentyści żyli dłużej. Now, remember, the first health message was given, the first major one was given in 1863. Pamiętajcie, że pierwsze poselstwo zostało dane w 1863. So I did some research. Uczyniłem pewne badania about Adventist lifestyle. O stylu życia adwentystów. For the 6 years between 1857 and 1863. W tych 6 latach pomiędzy 1857 a 63. I went to the old Review and Heralds in the research library at Andrews University. Przebadałem stare numery Review and Herald i byłem też w bibliotece Andrews University. And I read the death notices, in English they call them obituaries. I przeczytałem pewne materiały. And I wanted to find out two things. Chciałem znaleźć dwie rzeczy. What was killing Adventists? What diseases? Jakie choroby zabijały adwentystów? And how old were they when they died? I ile mieli lat w momencie śmierci? And I was shocked at what I found. I byłem zszokowany tym, co znalazłem. First of all, po pierwsze, 26.5% 26,5% of all the Adventists who died, wszystkich adwentystów, którzy umarli, died between birth, umarli pomiędzy narodzinami swoimi and 7 years, a 7 rokiem życia. More than one-fourth of Adventists died before they got to be 7 years old. Więcej niż 1/4 umarło przed 7 rokiem życia. Then 22.5%. Potem 22,5% died between 7 and 30 years. Umarło pomiędzy 7 a 30 rokiem życia. Now if you add that up, jeśli dodacie to, you get 49%. Macie 49%. One half of all Adventists were dying before they reached their 30th birthday. Połowa adwentystów umierała zanim osiągnęli 30 rok życia. One out of every two Adventists never got to be 30 years old. Jeden na dwóch adwentystów nigdy nie dożył 30 lat. God gave us a health message because he wanted us to live longer. A więc Bóg dał nam poselstwo zdrowia, abyśmy żyli dłużej. Second reason. Druga przyczyna. God wanted us to enjoy how many years we have, whether we live long or short. Bóg chciał, abyśmy cieszyli się tym życiem, tym długim życiem. If you are ill, you are not going to be happy. Jeśli jesteście chorzy, nie jesteście szczęśliwi. I started my ministry 41 years ago in a hospital. Swoją służbę kaznodziejską rozpocząłem w szpitalu 41 lat temu. My first year I was an assistant chaplain in an Adventist hospital. Mój pierwszy rok to byłem takim asystującym kapelanem w szpitalu adwentystycznym. And you may not think my discovery was an earth-shaking one. I możecie pomyśleć, że moje odkrycie nie jest takim wstrząsającym. Ale odkryłem, że ludzie, którzy są chorzy, nie są szczęśliwi. Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Cieszyć się tyloma latami, ile nam dał. Trzecia przyczyna, dlaczego dał nam poselstwo zdrowia. I możecie pomyśleć, że to jest ze strony Boga jakaś taka samolubna przyczyna. On chciał, abyśmy go czcili dłużej w naszym życiu i bardziej efektywnie. Jeśli jesteśmy zdrowi, wtedy więcej dla Boga będziemy pracować i bardziej efektywnie. The fourth reason. Czwarta przyczyna. He wanted Adventists to be a good advertisement for the remnant church. Bóg chciał, aby adwentyści byli taką reklamą dla innych. And attract the attention of the public to our church in a favorable manner.
I aby właśnie poprzez to uatrakcyjnić poselstwo. I ludzie patrzą na nas. W 1962 moja rodzina i ja pojechaliśmy na urlop do Afryki. My family preceded me by ship. Moja rodzina pojechała wcześniej i popłynęła statkiem. I had to stay behind for 6 weeks and then I caught up with them by going by air. Ja musiałem zostać dłużej przez 6 tygodni i dołączyłem do nich samolotem. My family traveled on a cargo ship. Moja rodzina podróżowała właśnie takim statkiem towarowym. These kinds of ships cannot carry more than 12 passengers. Ten rodzaj statków nie może zabrać więcej niż 20 pasażerów. Because they do not keep a full-time ship's physician on board. Ponieważ między innymi nie mają na pokładzie lekarzy. And so only 12 passengers. A więc tylko 12 pasażerów. They eat their meals each day at the captain's table. Razem z kapitanem jedli posiłki. And it's very nice. I było bardzo miło. So my wife and my two children, they were preschool children, sat at his table. Moja żona i dwójka moich dzieci, jeszcze w wieku przedszkolnym, siedziały przy tym stole kapitańskim. And after they had been at sea for 2 or 3 days. I gdy już byli w morzu przez 3 czy 4 dni, he noticed something. Ten kapitan zauważył coś. Now he was a Norwegian. On był Norwegiem. It was a Norwegian ship. Był to norweski statek. My wife's mother is Norwegian. Matka mojej matki jest Norweszką. And this man kind of felt fatherly toward my wife. I ten kapitan jakby ojcował mojej żonie. And one morning at breakfast he said, "Excuse me, madam." I pewnego poranka przy śniadaniu zapytał, przepraszam panią. I feel I need to tell you something. Myślę, że muszę coś pani powiedzieć. I hope you will not be offended. Myślę, że nie będzie pani zakłopotana. No, what is it? Nie, o co chodzi? I noticed that neither you nor your children are eating meat. Zauważyłem, że ani pani dzieci nie jedzą mięsa. Oh yes, we are vegetarians. My jesteśmy wegetarianinami. Madam. Droga pani. If you don't want to eat meat, probably it's okay. Jeśli pani nie chce jeść mięsa, być może jest to w porządku. But if you want your children to grow up well nourished. Ale jeśli pani chce, żeby pani dzieci odżywiały się odżywczo, przynajmniej one muszą jeść mięso. Nie mogą mieć dobrej diety bez mięsa. Said, so? I zapytała moja żona, czy tak rzeczywiście jest? Yes. Tak jest. She said, look at my little boy. Powiedział, popatrz na mojego małego chłopca. Now he was about 5 years old. I miał jakieś 5 lat. He was very chubby and chunky. On był takim przysadzistym grubym. I wouldn't say fat. On nie powiedziałbym grubym. He is today, though. On jest takim dzisiaj. He is even taller than I am today. On jest wyższy niż ja jestem. And he is fat. Nie jest gruby. But as a little boy, he was chunky and chubby. Ale był taki w sobie. And my wife said to the captain, i moja żona powiedziała kapitanowi. Look at the boy. Popatrz na chłopca. Does he look malnourished? Czy on wygląda dobrze odżywiony? No, he looks very healthy. Czy on wygląda na źle odżywionego? Nie, on wygląda bardzo zdrowo. That boy has never even tasted meat. Ten chłopiec nigdy nie skosztował mięsa. The captain couldn't believe it. I kapitan nie mógł w to uwierzyć. He said, maybe I need to revise my understanding of nutrition. Powiedział, że być może muszę zrewidować moje pojęcie dotyczące diety. Bóg chciał, abyśmy byli właśnie taką reklamą dla Kościoła Ostatków. I chcę coś wam powiedzieć. Świat patrzy dzisiaj na Adwentystów Dnia Siódmego. Scientists are looking and studying Adventists today. Uczeni poglądają i studiują nasz styl życia. Because we are an amazement to the world. Ponieważ jesteśmy zdumiewający dla tego świata. When I was still living in California in the 1960s, w 1960 mieszkałem w Kalifornii. A couple of Adventist doctors, para adwentystycznych doktorów
undertook a very ambitious scientific research project. Podjęła się pewnego projektu badawczego, bardzo ambitnego. They picked a group of 50,000 Adventists living in California. Wybrali grupę 50 tysięcy adwentystów żyjących w Kalifornii i zrobili im takie całościowe badania lekarskie i śledzili ich życie przez następne 20 lat. Then for a balancing group, później dla podobnej grupy they chose 50,000 non-adventists. Do tej drugiej grupy wybrali 50 nieadwentystów. 50,000 adventists, 50,000 non-adventists. 50 tysięcy adwentystów i 50 tysięcy nieadwentystów. They kept the data on each group separately. I badali te grupy oddzielnie. After 20 years, and they kept in touch with these people every year for 20 years. I przez 20 lat corocznie kontaktowali się z tymi ludźmi. Na formularzu, który wysyłali, musieli stwierdzić, ile razy byli u lekarza, kiedy chorowali, czy poszli do szpitala i tak dalej. Po 20 latach odkryli, że mężczyźni adwentyści żyją 7 lat dłużej the non-adventist men. Niż nieadwentystyczni mężczyźni. This has been scientifically proved. Udowodniono to naukowo. Adventist women. Adwentystki natomiast live between 3 and 4 years longer than non-adventist women. Żyją mniej więcej 3-4 lata dłużej niż nieadwentystki. And when that study was published in scientific circles. I gdy to studium zostało opublikowane w kołach naukowych. Scientists all over the world uczeni na całym świecie stood up and took notice. Zanotowało to. And they started their own research. I rozpoczęli swoje własne badania. In 1981, w 1981 research was reported to the Norwegian government. Przekazano norweskiemu rządowi badania by two Norwegian doctors, czynione przez dwóch norweskich doktorów, who had been studying Adventists in Norway, którzy studiowali styl życia adwentystów w Norwegii. For 17 years. 17 lat, przez 17 lat. And at the end of those 17 years, i pod koniec tych 17 lat they reported their findings to the government of Norway, which paid for the research. I przekazali sprawozdanie rządowi norweskiemu, który zapłacił za te badania. And they said if we could persuade everybody in Norway to follow an Adventist lifestyle, powiedzieli, że gdybyśmy zachęcili wszystkich w Norwegii, aby naśladowali adwentystyczny tryb życia, they'd not only be healthier, nie tylko byliby zdrowsi, but we could significantly reduce the national budget for health care for the whole country of Norway, ale znacznie byśmy zredukowali budżet narodowy, który jest przeznaczany na medycynę, na szpitale. The next year, 1982, następnego roku, this isn't ancient history, nie jest to starożytna historia, they reported a study in Denmark, sprawozdano w Danii, done by the Danish government, uczyniono tam badania prowadzone przez rząd duński, they studied 750 Adventists, badano 750 adwentystów. In this study it was all males. I to byli wszyscy mężczyźni. And they studied them over a 35-year period. I badali ich przez 35 lat. And they said, powiedzieli. Results. Rezultaty. In Denmark, one in every four persons gets cancer. W Danii 1 na 4 osoby choruje na raka. One out of every four persons in Denmark is going to get cancer. 1 na 4 zapada na raka. But among Adventist men, ale wśród adwentystów it was only 1 in 10. 1 na 10 zapada na raka. Then they studied particular kinds of cancer, i później studiowali poszczególne rodzaje raka. And they said that in certain kinds of cancer, i powiedzieli, że w pewnych rodzajach raka the Adventist got 70 to 80% less cancer than the general Danish population.
Adwentyści chorują od 70 do 80% rzadziej niż populacja całej Danii. When it came to lung and bladder cancer, jeśli chodzi o raka płuc, Adventists only had a risk one-tenth as great as the average population. Ryzyko zachorowania wśród Adwentystów było jak 1 do 10 w stosunku do populacji Danii. In 1983, w 1983 there was a big article in Reader's Digest magazine. Był artykuł w Reader's Digest. In America, this is the biggest mass circulation magazine. To wydawnictwo ma najwięcej nakładów w Stanach Zjednoczonych. The article was written by the editor of Cancer, American Cancer Society News. Ten artykuł został napisany przez redaktora czasopisma dotyczącego raka. The very first sentence. Pierwsze zdanie. Seventh-day Adventists in California have a much lower rate of colon and rectal cancer than other Americans. Adwentyści dnia siódmego w Kalifornii rzadziej zapadają na raka niż inni. They did a scientific study. Uczyniono badania naukowe. They concluded that the chief reason is the vegetarian diet. Odkryli, że główną przyczyną tego dłuższego życia jest dieta wegetariańska. A professor of environmental medicine at New York University. Profesor medycyny środowiska na Uniwersytecie Nowego Jorku made a startling finding. Odkrył, vegetables contain substances capable of inhibiting cancer in men. Że warzywa mają właściwości zapobiegania zachorowania na raka. Well, God gave us a health message. A więc Bóg dał nam poselstwo zdrowia. He wanted us to be a good advertisement. On chce, żebyśmy dobrze reprezentowali Kościół. And also a fifth reason why he gave us a health message. A piąta przyczyna, dlaczego dał nam to poselstwo. He wanted us to help others not of our faith find the benefits and blessings of good health. To pomoc innym w znalezieniu właściwej drogi życia. The sixth reason szósta przyczyna has to do with our mind. Ma do czynienia z naszym umysłem. He wanted us to have stronger mental perceptions. Bóg chce, abyśmy mieli lepszą rozumową zdolność pojmowania. That they would be more sharp and able to better understand truth. Aby nasz umysł był ostrzejszy, abyśmy lepiej rozumieli prawdy. The seventh reason is a spiritual reason. Siódma przyczyna to duchowa przyczyna. He wanted us to be better and able to withstand temptations of Satan. Bóg chce, abyśmy lepiej opierali się pokusom szatańskim. Aby wzrastać w wierze, chodzi o duchowy wzrost. Chciałbym podzielić się z wami cudowną historią doktora Clive'a McKay. Był on profesorem odżywiania na Uniwersytecie Cornell. He studied Ellen White and he studied Adventists. I zajmował się Ellen White i adwentystami. And the results were amazing. Rezultaty były zdumiewające. First, let me give you his scientific background. Po pierwsze, spójrzmy na jego tło naukowe. He got a PhD at the University of California in 1925. Doktorat zdobył w 1925 na Uniwersytecie Kalifornijskim. Now, most people, when they get a doctoral degree, don't keep going to school. Większość ludzi, gdy już zdobywa doktorat, nie chodzi do szkoły. But he did. Ale on chodził. 2 years after he got his PhD, for 2 years he continued studying at another university. 2 lata po otrzymaniu doktoratu w dalszym ciągu studiował. Then in 1927, when he finished all of this education, gdy już skończył w 27 roku swą edukację, he went to teach at Cornell University, nauczał w Cornell University, which is one of the major universities of the United States. Jeden z największych uniwersytetów Stanów Zjednoczonych. And he stayed with that one school for the next 35 years. I w tej szkole pozostał przez następne 35 lat. And he became world famous. I stał się bardzo sławny na świecie. His field was not just nutrition, but
the history of nutrition. Jego dziedzina to nie kwestia tylko odżywiania, ale badanie historii diety, jak się odżywiano. He had so mastered his subject. On był tak po mistrzowsku traktował swój przedmiot, that he was like a computer. Że był jak komputer. If you mentioned some year, gdybyście wymienili jakiś rok, 1873, powiedzmy 1873, 1921, you just mentioned a year. Po prostu jakiś rok, he would do two things. On by powiedział wam dwie rzeczy. One, po pierwsze, he would tell you the names of everybody of significance who spoke in that year. On by wam powiedział, kto w tym roku wypowiadał się na ten temat w kwestii odżywiania. I po drugie, he would tell you what they said. I powiedziałby, co on powiedział. And if it was before 1900, jeśli to było przed 1500 rokiem, what they said was mostly nonsense. To, co ludzie mówili na temat odżywiania, to był po prostu nonsens. The history of scientific nutrition does not go back earlier than 1900. Historia naukowego podejścia do odżywiania ma swoje korzenie dopiero około 1900 roku. He taught the history of nutrition at Cornell University. Nauczał historię odżywiania na Cornell University. An amazing man. Zdumiewający człowiek. He published more than 150 separate scientific papers. Opublikował więcej niż 150 artykułów naukowych. This man was world famous. Był znany na całym świecie. One year, pewnego roku, an Adventist girl came to register for his graduate class in the history of nutrition. Pewna dziewczyna, adwentystka, chciała uczęszczać na jego wykłady. She was an American Chinese. Była Chinką mieszkającą w Ameryce. Her father was a PhD in chemistry. Jej ojciec był, miał doktorat w historii. He was the chairman of the chemistry department at Atlantic Union College in the United States. On był kierownikiem Departamentu Historii w naszej uczelni Atlantic Union College. He had four children. Miał czwórkę dzieci. Three boys and a girl. Trzech chłopców, jedną dziewczynę. The boys all got doctoral degrees. Wszyscy chłopcy mieli doktoraty, like their father, jak ich ojciec. And today one of them is the number three man at the National Institutes of Health in Washington D.C. I dzisiaj jeden z nich jest najważniejszą osobą w Narodowym Instytucie Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. His daughter Helen came to get a master's degree in nutrition. Jego córka przybyła na ten uniwersytet, aby zdobyć stopień magisterski w kwestii odżywiania. She got into Dr. McKay's class in the history of nutrition. I zapisała się na wykłady doktora McKay. One day she handed him a copy of Mrs. White's book. Pewnego dnia przekazała profesorowi książki Ellen White. Counsels on diet and food. Rady dotyczące zdrowia i pożywienia. This is a book that some people like to criticize very severely. Jest to książka, którą niektórzy lubią ostro krytykować. Dr. McKay didn't criticize it. Dr. McKay nie skrytykował jej. He looked at it in amazement. Ze zdumieniem czytał ją. Now remember, pamiętajcie, his field is the history of nutrition. Jego historia, jego dziedzina to historia zasad odżywiania. Mention any year. On potrafi wymienić rok. He'll tell you who is talking. Jeśli wymienicie rok, on wam powie, kto na ten temat się wypowiada. What they are saying. Co mówi. And if it's before 1900, most of what they're saying is nonsense. Jeśli chodzi o lata przed 1900 rokiem, to wszystko to, co się mówiło na ten temat, to był nonsens. So he took the book, a więc wziął tę książkę and he opened it up. I otworzył. Now in Counsels on Diet and Foods, w książce rady dotyczące zdrowia i pożywienia, the date of every statement is given. Jest podana data każdego zdania Ellen White. He opened the book up. Otworzył książkę. Looked down on a page. Popatrzył na stronę. Saw the date. Data. Then he saw what Mrs. White wrote on that date. I widział, co Ellen White napisała na ten temat. And he couldn't believe it. I nie mógł w to uwierzyć. He opened another page. Otworzył inną stronę. Same thing.
ta sama strona, inną stronę, ta sama kwestia. Strona za stroną. Zamknął książkę i powiedział do tej dziewczyny, kim jest Ellen White? Nigdy o niej nie słyszałem. Moją dziedziną jest historia zasad odżywiania. Nigdy nie słyszałem o tej kobiecie. I ona ma rację. W tych dniach ci, którzy się wypowiadają na te zasady, piszą nonsensy. Kimże jest ta kobieta? Ona była tylko studentką. Powiedziała mu, napisz do mojego ojca. On jest doktorem w chemii. Uczony, jak i pan jest. I on panu pomoże. And her father sent this man a half a dozen Ellen White books. I jej ojciec wysłał temu człowiekowi kilka książek Ellen White. And he began doing research on his own. I on zaczął prowadzić swoje własne badania nad tym. What he discovered was so astounding. To, co odkrył, było tak niesamowite, that he prepared a lecture, że przygotował wykład for the men's club, w klubie mężczyzn, of the church he attended, kościele, którego był członkiem. It wasn't a Christian church. To nie był chrześcijański kościół. It was called Unitarian church. To był kościół unitariański. They don't believe Jesus is God. Oni nie wierzą, że Chrystus jest Bogiem. And they had a men's club. I mają klub mężczyzn. And one night he gave a lecture to the men's club of this church. Pewnego wieczoru zrobił wykład właśnie w tym klubie o Ellen White. He invited the Chinese girl to come. I zaprosił tę dziewczynkę, tę Chinkę, żeby przyszła. And the Adventist pastor. I adwentystycznego pastora. And he gave the results of his own research about Mrs. White. I podał rezultaty swoich własnych badań dotyczących Ellen White. This man who wrote 150 scientific publications. Ten człowiek, który napisał 150 naukowych publikacji. Well, word got to Washington about this meeting. Information. A informacja? Informacja poszła o tym do Waszyngtonu, o tym spotkaniu. And Francis Nicol, who was then editor of the Review and Herald. I Francis Nicol, który był wydawcą Review and Herald, naszego czasopisma, was quite understandably excited. Był zrozumiale podekscytowany. He got in his car. Wsiadł do samochodu. He drove to Ithaca, New York, where the university was located. Pojechał do Ithaki w stanie Nowy Jork, gdzie jest ten uniwersytet. That night he went to Dr. McKay's home. I poszedł do domu doktora McKay. Zapukał. Knocked on the door. Zapukał. Dr. McKay came. Wyszedł doktor McKay. Hello, professor. Dzień dobry, profesorze. I've come to talk to you about Ellen White. Przybyłem do pana, aby porozmawiać o Ellen White. Well, come in. O, proszę wejść. So he went in. I Nicol wszedł do tego domu. They sat down. Usiadł. The very first question. Pierwsze pytanie. Where did she get her information? Skąd ona ma te informacje? Now Nicol tells the story in his book. Nicol opowiada tę historię w swojej książce. Why I believe in Mrs. E. G. White. Dlaczego wierzę w Ellen White? And in the book he tells the reader, czy podaje czytelnikowi w tej książce, I couldn't tell him about our view on inspiration and revelation. Że on nie mógł temu profesorowi wtedy mówić o naszych poglądach na temat objawienia, natchnienia, that the lady was a prophet and got her information direct from God. Że była prorokiem, że otrzymała informacje od Boga. But I had to say something. Ale musiałem coś powiedzieć. So I said to him, a więc powiedziałem mu, well, her critics say she simply copied the other people writing at the same time. Powiedziałem, że krytycy uważają, że ona po prostu skopiowała te rzeczy od innych. Just like that, Dr. McKay said, I reject that. I doktor wtedy McKay powiedział, ja nie odrzucam to. Why? Dlaczego? If I accept that explanation, gdybym zaakceptował to wyjaśnienie, that she simply was copying the other people at that time, że ona po prostu zapożyczyła te informacje od innych ludzi, you have created for me, to stworzyłby pan mi a bigger problem, większy problem than you have resolved, niż rozwiązał. And this time it is Brother Nichols' turn to be surprised.
I wtedy brat Nicole był zdziwiony. Well, how is that so? Dlaczego? Listen, sir. Proszę posłuchać. If she only copied the contemporaries, gdyby ona tylko kopiowała sobie współczesnych pisarzy, how did she know what to copy, skąd ona by wiedziała, co ma skopiować, and what not to copy, a co nie należy zapożyczać? She has not been overthrown on a single principle. Jej nauki nie mogą być w ten sposób traktowane. Has not been proven false in a single thing. Jej nauki nie zostały podważone w najprostszym wymiarze. I know what her contemporaries were saying. Ja wiem, co jej współcześni mówili na temat odżywiania. That, sir, is my field of specialization. To, proszę pana, jest moja dziedzina, w której się specjalizuję. I know what he was thinking. I ja wiem, co on myślał wtedy. Because a friend of mine is a retired conference president in Northern California. Mój znajomy, który jest emerytowanym przewodniczącym zjednoczenia, and he has a hobby. Ma pewne hobby. He collects old health books. On zbiera stare książki na temat zdrowia. From Mrs. White's time. Z czasów Ellen White. He has one book, it's that thick. Ma pewną książkę tak grubą. About 700 pages. 700 stron. By a doctor who was very famous back then. Napisano przez doktora, który był wtedy bardzo znany. 700 pages. 700 stron. Most of it absolute nonsense. Większość z tego absolutne nonsensy. There's about a page and a half in that book. Około półtorej strony w tej książce. That sounds like Ellen White. Brzmi tak, jakby Ellen White to pisała. How did she know to find the right page and a half? Skąd ona wiedziała, że właśnie jeśli coś zapożycza, że miała właśnie te strony skopiować? A pozostawić te następne 700 stron i nic z tego nie kopiować. Ona w każdym momencie właściwie cytowała. And Dr. McKay said, I can't accept your explanation. She just copied other. A więc nie mogę zaakceptować pana wyjaśnienia, że ona po prostu kopiowała inne książki. There's got to be another reason. Musi być inna przyczyna. Well, Nicole said, yes, there is. Nicole powiedział, że jest taka. She got information from God. Ona te informacje otrzymała od Boga. Direct. Wprost. And that's our explanation. I to jest nasze wyjaśnienie. I on był zdumiony. Zanim jednak Nicole opuścił, pojechał, powiedział do niego. Pan przedstawiał swój wykład kilku różnym grupom naukowców o Ellen White. Czy mógłby pan napisać to i czy pozwoliłby mi pan to wydrukować w Review and Herald? Yes, I'd be happy to. Tak, chcę to zrobić. The article was so long. Artykuł był tak długi, they had to cut it into three pieces, że podzielili go na trzy części. They ran it in the month of February in 1959. Wydrukowali w lutym w 59. I gdy już dochodził do końca ostatniej części, this world famous professor of the history of nutrition, ten światowej sławy profesor historii odżywiania said, powiedział, there are four things that are amazing to a scientist. Są cztery rzeczy, które są zdumiewające dla naukowców. About the scientific writings of this lady. O naukowych pismach tej kobiety. She didn't have a scientific education. Ona nie miała naukowego wykształcenia. She didn't even have a formal education. Nie miała nawet tego formalnego wykształcenia. There are four amazing things. Są cztery zdumiewające rzeczy. Number one. Pierwsza. Every modern specialist in nutrition. Każdy współczesny specjalista w odżywianiu must be impressed. Musi być pod wrażeniem by her basic concepts. Jej podstawowych koncepcji about the relation between diet and health. Koncepcji dotyczących relacji pomiędzy dietą i zdrowiem, which have been verified to an unusual degree. Które zostały zweryfikowane w niesamowity sposób w ostatniej dekadzie. Drugi punkt. Every scientist knows, każdy uczony wie, it is very difficult to get people to change their dietary habits.
że jest trudno zmusić ludzi do zmiany ich sposobu odżywiania. A jednak ta niewykształcona kobieta była w stanie zmienić zasady odżywiania u dosyć dużej liczby ludzi. Właśnie zmienić te zasady odżywiania. Trzy. We are impressed. Jesteśmy zdumieni. About how many people during her lifetime could have had better health if they had followed what she wrote. Ile ludzi w jej czasach mogłoby cieszyć się dobrym zdrowiem, jeśli by stosowali jej zasady. And the fourth thing that impresses a scientist. I czwarta rzecz, która zdumiewa uczonych. Is how can I make her teachings more widely known? Jak mógłbym jej nauki rozpowszechnić? I tym stwierdzeniem podsumował swoje artykuł. Było to jego ostateczna konkluzja. Właśnie ta. Pomimo faktu, that the works of Mrs. White were written long before the beginning of modern nutrition science. Że dzieła Ellen White były napisane na długo przed rozpoczęciem się tej naukowej metody odżywiania. In spite of that, pomimo tego, there is still today no better overall guide to nutrition. Dzisiaj, nawet dzisiaj, nie ma lepszego przewodnika, jeśli chodzi o zasady odżywiania. W 1958 on wysłał kartkę bożonarodzeniową do tej byłej studentki. Pokazała mi tę kartkę. Chciałbym kilka stwierdzeń z jej przeczytać. Było to na 4 lata przed pójściem na emeryturę. 35 lat pracował w Cornell University. 9 lat przed jego śmiercią. Napisał do niej. Powiedział. Gdybym miał zacząć moje życie od nowa, chciałbym być adwentystą. Dlaczego? I believe that your philosophy, wierzę, że wasza filozofia has the best solution, ma najlepsze rozwiązanie of the problems of living amidst the strains of the American culture. Najlepsze rozwiązanie właściwego życia w kulturze amerykańskiej. And in spite of his vast research on Mrs. White, he said, i pomimo tego jego dużych badań dotyczącej Ellen White powiedział, ja tylko zacząłem badania, drobne badania, odkrywając mądrość Ellen White. A więc jeszcze dwa krótkie zdania. Both are from world-famous non-Adventist scientists. Oba pochodzą od światowej sławy nieadwentystycznych naukowców. Number one is pierwszy. Dr. Norman Kaplan. Pierwszy to dr Norman Kaplan. He is the head of a department at the University of Texas Medical School. Jest szefem wydziału medycyny w Texas University. He is a leading authority in the whole world on hypertension or high blood pressure. Jest głównym specjalistą na całym świecie w kwestii nadciśnienia. He was invited to address a medical convention at Loma Linda. Zaproszono go do Loma Linda, aby tam wygłosił referat. Every year that university has a couple of medical conventions. Każdego roku ten uniwersytet ma kilka takich medycznych spotkań. Na tych spotkaniach uczestniczy taka ilość nieadwentystycznych doktorów, jak i adwentystycznych. Na tych spotkaniach wykłady są prowadzone przez światowej sławy uczonych. 6 lat temu Dr. Kaplan came to lecture at Loma Linda. Dr. Kaplan przybył na wykład do Loma Linda. There's as many non-Adventists as Adventists in his audience. Na widowni tyle samo adwentystów, co i nieadwentystów. Right in the middle of the lecture. Po środku wykładu. He stops. Zatrzymał się.
And he says, I want to say something right now. Chciałbym coś teraz powiedzieć. To the Adventists who may be in this audience. Do adwentystów, którzy być może są na tej widowni. I want to address you. Chciałbym skierować te słowa do was. The rest of you can just listen. Inni mogą po prostu słuchać. You Adventists, he said, wy adwentyści, powiedział. May have adopted a certain dietary lifestyle. Możecie powinniście zaakceptować pewien rodzaj, pewien styl diety in the past, w przeszłości on the basis of faith. Na bazie wiary. Mogliście zaadoptować tylko na bazie wiary. I want to tell you something today. Chcę wam powiedzieć coś dzisiaj. You don't need any faith to believe Ellen White on lifestyle living today. Nie potrzebujecie dzisiaj żadnej wiary, aby przyjąć Ellen White w kwestii jej zasad zdrowia. It's all been proved by science. Wszystko zostało udowodnione przez naukę. You may have started out observing it on the basis of faith, but you don't need any faith today. Być może zaczęliście życie według jej metod na podstawie wiary, ale dzisiaj nie musicie. And then he expressed a personal hope. I wtedy wyraził swoją osobistą nadzieję. I hope you will stick with it. Myślę, że zostaniecie przy tym. I hope you won't go back and join the mainstream of society. Mam nadzieję, że nie wrócicie do społeczeństwa i nie będziecie dzielić tego sposobu życia w społeczeństwie. Stay with your health heritage. Pozostańcie przy dziedzictwie waszego zdrowia. One year later, rok później, in another medical convention, w czasie innej medycznej konwencji, they had Dr. William Herbert Foggy. Był dr William Herbert Foggy. He is the director, jest on dyrektorem of the Center for Disease Control, Centrum Kontroli Chorób of the United States Government Department of Health, Public Health Service. Narodowej Służby Zdrowia przy rządzie amerykańskim. And he stopped in the middle of his lecture. I on też przerwał swój wykład. A world famous scientist, światowej sławy uczony. Like Dr. Kaplan, not an Adventist, tak samo jak dr Kaplan, nie adwentysta. I on powiedział do adwentystów, którzy tam byli. You people wy, have become the role model, on, wy stajecie się pewnym modelem, the example, przykładem for the rest of the world. Dla reszty świata. What wonderful testimony. Jakie piękne świadectwa from world famous science. Od światowej sławy naukowców. About something that we did adopt on the basis of faith. Na temat tego, co rzeczywiście zaadoptowaliśmy na podstawie wiary. But he said, you don't need any faith anymore. Ale on, jeden z nich powiedział, że nie potrzebujecie już wiary, żeby to przyjąć. A więc nauka udowodniła to wszystko.